Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku powstanie coś tak prostego do zapamiętania, że chyba się bardziej nie da, tak jak w tytule widać. 1944, czyli 19 gramów pekosoli, 4 gramy pieprzu gryz akurat w tym przypadku i ja teraz do wszystkiego daję gryz, dlatego że jest to pieprz naprawdę wspaniały, że tak powiem. I czosnek granulowany. 4 gramy, czyli 19, 4 i 4. 1944. Tadam! Proszę się nie da. Mięso. Byle jakie takie mam tu akurat ścinki. To jest od schabu akurat. Tłuste, chude. Różne kroimy na kawałeczki, takie, które nam wejdą do maszyneczki, którą tu widzicie z mojej prawej, z waszej lewej strony. O, takie pasulki. Kroimy i za chwilę będziemy przyprawiać tymi przyprawami, których Wam przed chwilą powiedziałem. Teraz czas na przyprawy. 19 gramów na 1 kg, a więc tu wspomagam się wagą, kalkulatorem, więc 19 razy 1,4 wychodzi 26,6, więc damy 27 gramów za krągle do góry. Najwyżej szklankę wody się więcej wypije. Czyli ja mówię 27, nie? Z wagi tarujemy. O, jest 20. A czy jeszcze nie ma 27? 30, 28, 27. Ok. Do mięseczka. Kolejna rzecz to jest czosnek i pieprz. Po tyle samo, więc 4 razy 1,4, 5,6, więc damy, jak będzie tak z 5 na 6 przeskakiwało, o, właśnie. Czosnek granulowany będzie pierwszy. Masakra. Mocno intensywny. 4, 5, o, o, widzisz? Nikt z tego strzelał bardzo nie będzie. Tyle samo pieprz czarny gryz. No, wam powiem, że zresztą za każdym razem to powtarzam. A ile to się nasadzało tych przypraw, to? I będzie 5, o. Czekaj. Z tym tu nie ma żartów. Czekaj. Dobra, na 6 przeskoczyło i tak zostawię. I to też przychodzi do tego mięcha. Przemieszamy sobie to przed mieleniem. Mielić będziemy za chwilę tym, co tu widzicie. A widzicie, weź te twoje padło. Siatka z oczkami o wielkości 3 mm. Tak będziemy to mielić, lekko to rozprowadzamy, żeby te przyprawy, powiedzmy, się już tam w jakimś stopniu tutaj połączyły z tym mięchem. Miski zamieniłem, więc powiedzmy, że jest to tam jakoś przemieszane i lecimy z tym mieleniem. Wróciło z powrotem do tej miseczki. Zaraz będę je wyrabiał, ale zanim przystąpię do wyrobienia, jelita wieprzowe 28-30. Proszę bardzo, pokaż jak to wygląda, bo nieraz się pytają, co to jest te X. A więc jest to kaliber, takie oznaczenie. Przygotowujemy sobie odpowiedni fragment. Tam troszkę lepiej z zapasem na to mięso, które tu mam. Moczymy, przepuchujemy, a mięcho wyrabiamy do porządnej kleistości, też nie ma. To co słychać w tle, to jest kosiarka. Wiktor kosi trawę, dobrze. Tata już jest stary, więc czym skorupka za młodu i tak dalej. No, niech kosi dzieciak. Więc wyrabiamy do kleistości. Tak jak mówiłem, nie ma określonego czasu, ile to ma zająć, ma się po prostu kleić. Jelito moczymy najpierw i to wyrabiamy za chwilę. Wam pokażę, jak to wygląda. Nadziewara, nadziewanie i wędzenie od razu.
To mięso już powędrowało do maszynki. Tu kawałek się wydostaje, tak jak widać, maszynka używana drugi raz w tym momencie będzie. I przed każdym użyciem należy pamiętać o tym, że olej zwykły, najzwyklejszy jak tylko jest, papierek, papier toaletowy w tym momencie i ten tłok trzeba porządnie nasmarować, żeby swobodnie nam się przesuwał przy kręceniu. Tak to właśnie uczyniłem. O, od razu jest. I teraz tak, już powietrze to nam się wydostanie. Jelito to jest namoczone. Też przed chwilą widzieliście na zdjęciu. To właśnie jelito. To jest początek. Ja mam trochę więcej, więc... więc co? Myślę, że już mam dużo za dużo. I nakładamy to jelito. Na lejku są takie dołki tutaj. Akurat w tym momencie już nie widać, żeby nam powietrze odchodziło podczas nadziewania. Kilo 400 to ja nie wiem, czy czasem... Jak ty uważasz? Chyba starczy już, co? Na pewno. Na pewno. No dobra. Nie powiedziałam, tak nam się. Dobra, ja tak powiedziałem. Dobra, już tam wiesz, nie? Kręcimy teraz. Od powierzchni słychać czasu, czy nie? Słychać. I teraz. Proszę bardzo. Żeby nam tutaj odchodziło. W tym momencie doszło do farszu. Naciągamy to tutaj pod brzeg. A ty powiedziałaś, nie przedrzeźniaj, a ktoś zaraz źle zrozumie i w komentarzu będzie, wiesz co będzie, nie? A dobrze wiesz, że jestem bardzo dobry człowiekiem, dolany przy łóż, kochanym mężem i ojcem. Mhm. Co, nie? Nie mówię? Nie jest tak? No jesteś, jesteś. No właśnie. Dziureczka i lecimy teraz z kiełbachą. Szybka akcja, wam powiem, że najprostsze chyba, jakie tylko może być. Proszę bardzo. Żeby nie było powietrza, też należy pilnować. Idzie to dobrze. Nawet bardzo dobrze. I potem kręcimy oczywiście na jakieś tam odcinki, jakie nam się podobają, jakie chcemy, więc jest ok. To nie ma jak dużo, nie wiadomo, tego, ale ta kiełbacha bardzo szybka, chyba prosi to, tak jak mówiłem, się nie da. Tutaj w nadziewarce trochę nam zostanie też tego farszu, więc na kupeczkę i tyle właśnie zostało. Więc jednak, tak jak powiedziałem, tego jelita było za dużo. Tutaj to skręcamy. Tu należy przebić bowicę. O! Takie coś. Zawiązujemy. Pik, pik, pik. Końcóweczkę obcinamy, bo jak zawsze, przechodzę z drugiej strony. I teraz będziemy formowali sobie długość pędka. Myślę, że zrobię krótkie. Co, moja nadworna? Tak. Tak, dobrze. Niech ci będzie. Tym razem niech ci będzie. Tak? Tak. I co mi tak służbowo odpowiadasz? Masz tak, kochany mężu. Możesz tak? Mhm. Nie możesz? Mhm. Dobrze, jak tam uważasz. I tak to wygląda. O. A teraz to idzie na kijek. I będziemy do pięknego koloru tą kiełbachę próbujemy. Po wstępnym osuszeniu przenosimy do wędzarni i wędzimy oczywiście do pięknego koloru. Do pięknego koloru to znaczy wtedy, kiedy uznam, że jest piękny kolor. Oczywiście ta kiełbasa nie jest sama. Wisi w towarzystwie trzech zbójów. Piękny.
dwóch schabów i trzech szynek, czterech w sumie szynek. I teraz wędzimy do tego koloru wspomnianego wcześniej. 2 godziny i 30 minut, czyli 2,5 godziny wędzenia za nami. Wygląda pięknie, kolor jasny, ponieważ nie ma tu żadnych majeranków. Jedynie co to, tak jak widać, pieprz się przebija przez flaczek. Zabieramy do parzenia. Szynki, schab jeszcze pozostanie i do rana nam tak powisi na tych kijach w tym dymie prawie zimnym. A to parzymy, studzimy i próbujemy. No to próba generalna, proszę Państwa. Pięknie wygląda, powiem Wam. Jedynie co, to wyróżnia się pieprz. Ale tak, grama wody nie ma. Jest napięta jak barania rogi. Ciepła jeszcze, dosłownie ciepła. Więc nie wiem, jak będzie to w przekroju, ale drobno zmielona, mięso byle jakie, bez spekulowania, po prostu wszystko razem wymieszane. Tak jak widzieliście, zrobione. Z czego rzucasz? Pośpiesz się, bo słyszę, że dzieci jedzą z dworu. Szybko zrobili hałas. Przekroimy i zobaczymy. Świżynka, widać? Mhm. Ty, no pięknie pachnie i to jest, znaczy pięknie pachnie, no. Ja tu cudów jakichś nie odkryłem, dlatego że to jest po prostu najprostsze, co może być, a jeśli chodzi o kiełbasę, jak się zrobi samemu i jeszcze jest ciepła, no to kto robił, to wie, o czym mówię. No jest. Ameryki nie odkryłem, ale nie wiem, wiesz co? Prawie użyłem słowo, przez które mogłoby być demonetyzacja. Tyle brakowało. Masakra. Jacie. Ja mówię poważnie teraz, ja nie żartuję, że ty tam wiesz. Przepraszam, się zwracam do mojej operatorki, mojego cudownego telefonu, ale... Znowu źle tu powiedziałeś. Ale ja. No, do mojej cudownej operatorki, mojego telefonu. A! No znowu całe pędko zje. Dziwna rzecz, naprawdę. Mhm. Ale czemu tak? 4 gramy pieprzu? Co w stosunku dalej? Może do tego? No, bardzo dobra. Jest. Moment jeszcze. Już wystarczy. Pośpiesz się, bo już idą. A więc 1944. Powstanie warszawskie. I ta kiełbasa będzie Wam się z tym kojarzyła. Cicho! Zróbcie sobie, oczywiście, jeśli film Wam się podobał, łapa w górę, komentarz. Przypominam o subskrybowaniu kanału, jeśli ktoś tego jeszcze nie robi. Jelita i przyprawy, a przede wszystkim pieprz czarny gryz. Polecam, naprawdę, to jest po prostu zabójstwo, tak mocny. Trafił mi właśnie przed chwilą, ale to już jest nieistotne. Dostaniecie w sklepie Jelux Polska link do tego sklepu, jak również kod rabatowy Kostrzewski 10 w opisie tego filmu. Grupa na Facebooku. Zapraszam serdecznie na tą grupę wszystkich chcących być na tej grupie i chwalić się swoimi, takimi jak nie tylko takimi, bo najróżniejszymi rzeczami, które sami stworzycie. To chyba, a co tam? Nic. Patrz jak czesnęło. No. I... Zróbcie sobie taką kiełbachę. Naprawdę dziwnie pyszna. Pozdrawiam, polecam. Cześć.